Cześć, z tej strony Klaudia Wiśniowska, witam Was na kanale Queen of Cars. Dziś mamy dla Was naprawdę wyjątkowe auto z prawdziwym sportowym charakterem w postaci Mercedesa GT AMG 43 4-door. Auto robi naprawdę niesamowite wrażenie z zewnątrz, ale zanim zerkniemy, co dokładnie znajduje się w środku, to pora na wspólną przejażdżkę po mieście. Tym razem mamy dla Was prawdziwą bestię, wręcz potwora w postaci Mercedesa GT AMG 43 4-door. Jest to samochód, obok którego nie można absolutnie ani przejść, ani przejechać obojętnie. Natomiast my dzisiaj go rozłożymy Wam na czynniki pierwsze. Od razu nie tylko słychać, ale również i widać, że jest to po prostu prawdziwe AMG. Mamy charakterystyczne przetłoczenia, do tego wąskie, małe światła multibeam LED, ale najbardziej rzuca się w oczy oczywiście ten piękny, charakterystyczny, monstrualny grill z pazurem. Jestem jego ogromną fanką, nie sposób się nie zakochać. Spójrzcie, jak to wygląda. Dziś prezentujemy Wam najdroższe 21-calowe felgi, dostępne w konfiguracji u producenta w tym modelu. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się z tymi szerokimi oponami. No i oczywiście mamy silny, mocny zacisk hamulcowy, jak na AMG przystało. W tym modelu akurat pomalowany jest na żółto, więc na pewno wyróżnia się na drodze. Teraz pora na zajęcie, którego nie lubię robić, czyli otwieranie maski. No i powiem tak, trzeba naprawdę się wygimnastykować, żeby znaleźć ten uchwyt, za który ciągniemy, aby maska się otworzyła. Szczerze mówiąc, ja potrzebowałam pomocy. Chyba przez 15 minut nie mogłam go znaleźć wraz z pomocą koleżanki. No i dopiero oczywiście telefon do Krystiana i Krystian w internecie znalazł zdjęcie i pokazał mi, gdzie się tę maskę otwiera. Natomiast to nie było najtrudniejsze, no bo okej, ten uchwyt znalazłam, ale teraz trzeba otworzyć maskę. Więc trochę trzeba było pogrzebać, nie tylko ja, bo koledzy, którzy są odpowiedzialni za ten kanał, również od razu nie wiedzieli, gdzie złapać. Z tej strony podchodzimy, no i właśnie, i teraz jest trochę problemu, bo normalnie by się przesuwało trochę w bok, ale trzeba naprawdę się nagimnastykować. O, tu mamy taki dzyndzelek, który w ogóle w tę stronę i do góry idzie i dopiero maska została otworzona. Najbardziej skomplikowana maska do tej pory na tym kanale, jak dla mnie. A pod maską tej pięknej maszyny znajdziemy nie najsilniejszą wersję silnika w tym modelu, natomiast zdecydowanie wystarczającą. Naprawdę frajdy ten samochód daje mnóstwo, jeżdżąc po mieście, no a jeszcze więcej na pewno po torze wyścigowym. Ale do brzegu znajdziemy sześciocylindrowy turbo doładowany silnik o mocy 367 koni mechanicznych i pojemności 3 litrów. Jeśli chodzi o napęd, to tutaj mamy na 4 koła Formatic Plus. Skoro sprawdziliśmy już, co jest pod maską, to idziemy dalej. Po raz pierwszy testujemy dla Was auto bez szyber dachu. Dzięki temu ta konstrukcja dachu jest zdecydowanie bardziej sztywna i dzięki temu również bezpieczniej i lepiej się jeździ. Jeśli chcemy rozmawiać o sportowym designie tego samochodu, to absolutnie nie możemy pominąć tego pięknego, charakterystycznego, masywnego tyłu z wyjątkowo wąskimi, ale dającymi super efekt, szczególnie nocą, światłami LED oraz tym charakterystycznym, wysuwanym spoilerem.
Jeśli chodzi o bagażnik w Mercedesie GT, to z jednej strony jestem trochę pozytywnie zaskoczona, natomiast z drugiej trochę zawiedziona. Dlaczego już Wam to tłumaczę? Zaskoczył mnie pozytywnie swoimi gabarytami, no bo jakby nie patrzeć, bagażnik jest o pojemności 456 litrów, więc na pewno rodzina jest w stanie zapakować się na wyjazd. Jeśli jedziemy we dwójkę, złożymy siedzenia z tyłu, no to jeszcze więcej będzie tego miejsca zdecydowanie. Jest bardzo głęboki. Ja lubię tego typu bagażniki, bo wygodniej mi jest poukładać różnego rozmiaru walizki. Natomiast spójrzcie na ten próg, jest naprawdę bardzo wysoko. Mężczyzna silny i wysoki jest w stanie chyba tylko dobrze i bez problemu załadować tutaj ciężkie bagaże, z tego względu, że ja jako kobieta no miałabym duży problem, żeby tą walizkę podnieść i wsadzić i jeszcze dźwigać te ciężary. No i myślę, że w efekcie szybko bym miała porysowany ten tył. Za Mercedesa GT AMG Coupe 4-Door w tym wyposażeniu bez zniżek u producenta należy przeznaczyć około 640 tysięcy złotych. No, z jednej strony to sporo, ale czy warto? Jeśli nas na to stać, kochamy luksus, elegancję w najwyższym wydaniu oraz sport, to zdecydowanie tak, z tego względu, że to auto po prostu hipnotyzuje, oczywiście w środku i na drodze, ale nawet kiedy tak sobie stoi na parkingu, spójrzcie na tę wyjątkową, elegancką z pazurem bryłę. Przepiękny kolor tego auta zachwyca również, ale przede wszystkim jeśli chodzi o sylwetkę. Z jednej strony jest masywny, długość ponad 5 metrów, szerokość prawie 2, wysokość prawie 1,5. Natomiast mimo tych wymiarów, tych gabarytów wydaje się być bardzo zgrabnym samochodem, pasującym nawet do delikatnej kobiety, ale oczywiście do masywnego faceta też jak najbardziej. Ja jestem zakochana i mogłabym już z niego nie wychodzić. Mimo tych monstrualnych gabarytów ten samochód naprawdę zgrabnie się prezentuje. Zwróćcie uwagę na te delikatne, małe i wąskie szyby, przez co w efekcie drzwi wydają się zdecydowanie dłuższe i większe. Natomiast tak czy siak jest bardzo stylowy, jest po prostu piękny ten samochód. Jeśli chodzi o te szyby, to bez obaw, bo widoczność rekompensuje system kamer, o czym zaraz jak wejdziemy do środka. Wsiadając do środka, nie sposób od razu nie zwrócić uwagi na piękne fotele AMG z wysoką jakością skóry Napa Exclusive. Piękny środek, pięknym środkiem, chyba nikogo nie muszę przekonywać, że jest tu po prostu jakby luksusowo, ale oczywiście, gdy wsiądziemy do środka, poczujemy ekskluzywny, wyjątkowy zapach AMG, taki sam jak na przykład w S-klasie, którą niedawno dla Was testowaliśmy i to nie koniec porównań, bo jeśli spojrzycie na kierownicę, to na pewno przypomni Wam się A45S AMG. Piękna, karbonowa, matowa listwa ciągnie się przez całą szerokość auta i nie skrzypi. Jeszcze. Jako kobiecie bardzo mi się podobają te charakterystyczne wloty powietrza, których jest całkiem sporo. No i dodatkowy plus to to, że są podświetlane. Ja oczywiście wybrałam mój ulubiony róż. Siedząc z przodu, zarówno kierowca, jak i pasażer otuleni są fantastycznym, masywnym, środkowym tunelem, bardzo podobnym jak ten, który możemy znaleźć na przykład w Panamerze. W ogóle to auto zarówno z zewnątrz, jak i w środku delikatnie Panamerę nam przypomina. Żeby nie było tak słodko i kolorowo, to powiem coś, co jest dla mnie ogromnym minusem, mianowicie ta gałka do zmiany biegów. Nie ukrywam, czekam na wersję po liftingu Mercedesa GT AMG, no bo ta gałka rodem jest z poprzedniej wersji A-klasy. Ja jestem ogromną fanką Mercedesa, zawsze uwielbiałam Mercedesy i z reguły Mercedesy stawiam na pierwszym miejscu, między innymi właśnie za to, że uwielbiam zmieniać biegi za kierownicą. Uważam, że jest to mega wygodne, poręczne, nie zajmuje tutaj za dużo miejsca, nie odwraca uwagi od prowadzenia pojazdu. Oprócz tego, że ta gałka znajduje się tu, a nie za kierownicą, to naprawdę jest bardzo nisko osadzona na tym tunelu. Jest to mega niewygodne. Powiem szczerze, że nie jest lekka. Czasem naprawdę mocno trzeba popchnąć, aby zmienić tryb jazdy. No i gdzieś tam nawet automatycznie, jeżeli nie tu, to szukam tej gałki mniej więcej na takiej wysokości. Gdyby tutaj była osadzona, no to może by się jakoś wygodniej prowadziło. Natomiast to jest dla mnie największy minus tego samochodu. Jeśli chodzi o ekrany, są takie same jak w S-klasie, natomiast jest tutaj kilka fajnych dodatków, które Wam zaraz pokażę.
bardzo mi się podoba opcja Energizing Comfort. A dlaczego? A dlatego, że mamy tutaj parę takich opcji do wyboru. Wygoda, przyjemność, witalność i świeże powietrze. Oprócz tego, że za każdym razem zmienią nam się kolory w samochodzie, to jeszcze mamy zaprogramowaną pod każdy program indywidualną playlistę i masaż. Jeżeli wybierzemy teraz opcję z przyjemnością, znów nam się wszystko zmienia w samochodzie. Inna playlista i inny masaż. To samo analogicznie, jeśli wybierzemy wygodę czy świeże powietrze. Jeśli chodzi o ustawienia foteli, jeśli chodzi o masaże, o podparcia czy o klimatyzowanie, no to dokładnie mamy takie same opcje jak w S-klasie czy w A45 S-AMG. Producent zagwarantował nam centralny wyświetlacz multimedialny 12,3 cala, dzięki czemu wszystko mamy w zasięgu wzroku, wszystkie potrzebne informacje. Natomiast jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do jeżdżenia nowymi Mercedesami, to menu w niczym nas nie zaskoczy, jeśli chodzi o obsługę. Jeżeli po raz pierwszy wsiadamy do Mercedesa, to też bardzo łatwo nauczymy się znaleźć wszystkie niezbędne informacje, czy też zmienić niezbędne dla komfortu ustawienia. Cały dach obszyty jest piękną, miękką alkantarą. Jeśli chodzi o dodatkowe gadżety u góry, to podobnie jak w S-klasie mamy schowek na okulary i to jest naprawdę przydatne. Ostatnio jechałam samochodem bez tego dodatkowego gadżetu i moje ukochane okulary się zgubiły w trakcie jazdy. Nie wiem, gdzie są. Jeśli chodzi o schowki w naszym tunelu, no to powiem szczerze, że zdają egzamin zdecydowanie. Tutaj mamy oczywiście miejsce na napoje, ale nie tylko. Jest naprawdę bardzo głęboko. Zobaczcie, włożę całą dłoń. Oczywiście dwa napoje wejdą. Wejścia do ładowania smartfonów. Jeśli chodzi o podłokietnik, nie jest może zbyt szeroki, ale jest bardzo głęboki i również miejsce do ładowania telefonu tutaj się znajduje. Po raz pierwszy w samochodzie widzę taki tunel, na którym dodatkowo mamy takie mini ekraniki. Zobaczcie, jak będę zmieniała tryby jazdy, to również tutaj grafika nam się zmienia. Zresztą nie tylko przy tej funkcji, ale przy wszystkich innych pozostałych również. Dodatkową wygodną opcją jest wysokiej rozdzielczości head-up, na którym pojawiają nam się niezbędne praktyczne informacje, czyli prędkość, z którą jedziemy, obroty czy na przykład nawigacja. Jesteśmy teraz na opcji komfort, która i tak jest dosyć głośna i robi swoją robotę, zarówno jeżeli siedzimy w środku samochodu, jak i jeżeli go obserwujemy z zewnątrz. Natomiast teraz chcę Wam pokazać, jak działa tutaj układ kamer, bo uważam, że naprawdę jest fajnie doprecyzowany. Oczywiście mamy kamerę 360 stopni, do tego w tym momencie mamy naszą kamerę cofania. Jak widać, pięknie nam wyświetla się, jak samochód skręca, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Oczywiście jest bardzo czuły ten samochód, jak zresztą na nowego Mercedesa przystało i na początku może wystraszyć. Natomiast uważam, że jeśli chodzi o te kamery, to naprawdę świetnie wszystko nam pokazują. W Mercedesie GT AMG 4-door coupe mamy dwie opcje, jeśli chodzi o tył. Pierwszą z nich jest jednoczęściowa trzyosobowa kanapa. Dosyć jednak niski jest ten samochód. Nie wiem, czy to właśnie zauważyliście przy minimalnym ruchu. Uderzyłam się już w głowę, a nie jestem wcale aż tak bardzo wysoka. Jeśli chodzi o drugą opcję z tyłu, są to dwa oddzielne fotele i one naprawdę są komfortowe i wygodne. Myślę, że właśnie takim podziałem, jak prezentujemy Wam przy tej opcji, ten samochód spełnia wymagania sportowej limuzyny. Jeśli spodobał Wam się nasz kanał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie Queen of Cars i napiszcie swój komentarz. Czekamy! A teraz dam Wam odczuć wrażenia z jazdy specjalnie na to nagranie. Parking cały mamy tylko dla siebie, a więc możemy trochę bezpiecznie, ale kontrolowanie oczywiście poszaleć. No, dźwięk tego samochodu jest bardzo specyficzny, jest nie do podrobienia, nie trzeba wcale być nie wiadomo jakim znawcą samochodów, żeby wiedzieć, że przed Wami, za Wami albo obok Was jedzie Mercedes AMG. Za chwilę
Wam zademonstruję, ponieważ teraz jedziemy na funkcji komfort, a i tak słychać silnik bardzo dobrze. Chwilka. No i jak słyszycie, oprócz tego, że naprawdę przy komforcie czuć i słychać mocno ten samochód, to również czuć minimalne nierówności. No i właśnie to jest minus tego samochodu. Niestety, jeżeli jeździmy po mieście, szczególnie po mieście z dziurami, z nierównościami, to gwarantuję Wam, że każdą poczujecie, każdą usłyszycie. Trochę mniej, jeżeli podniesiecie zawieszenie, ale tak czy siak te nierówności są bardzo odczuwalne. A teraz dla porównania funkcja sport. I teraz pora na Sport Plus. O, nawet chyba trochę strzelę. No to pora na Race. Samochód nie należy do najtańszych, ale z drugiej strony też nie do najdroższych. No myślę, że jak na Mercedesa za tę cenę dostajemy naprawdę super auto, super szybkie, ze świetnym wyposażeniem. No natomiast minusem na pewno będzie stan naszego portfela po każdej wizycie na stacji benzynowej. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę ten potworek mnóstwo pali. Słuchajcie, producent informuje nas, że średnie spalanie jest na poziomie 8-9 litrów na 100 km. Natomiast absolutnie w to nie wierzcie. Pamiętajcie, że jest to Mercedes GT AMG Formatic Plus. Moi drodzy, niestety pora rozstać się z tym cudownym Mercedesem GT AMG 4-door Coupe, no ale oczywiście jak co tydzień będą czekały na Was nowości i kolejne mega luksusowe auta, tak więc bądźcie z nami, do zobaczenia za tydzień, a zapamiętajcie, aby zasubskrybować kanał Queen of Cars.